Uważam, że misja polityka w obecnym okresie, jakim żyjemy, nie jest dla każdego. Prawdziwa polityka narodowo-patriotyczna istniała w okresie rozbiorów Polski. Współcześni politycy, niestety, często wybierają tak zwany patriotyzm biznesowy, zamiast kierować się dobrem narodowym. Brakuje nam również autentycznych liderów, którzy mogliby stanowić wzór do naśladowania. Bez takich przywódców możemy spodziewać się dalszego kryzysu politycznego. Widoczne jest coraz częstsze pojawianie się postaci przypominających dyzmę, pozbawionych kompetencji na zajmowanych stanowiskach. W obecnej sytuacji trudno nie zauważyć braku autentyczności i kompetencji wśród przedstawicieli narodu. Wyraźnie zauważa się tendencje do faworyzowania układów biznesowych kosztem zaangażowania w sprawy narodowe. Lobbyści i inne grupy nacisku mają ogromny wpływ na rządzących. Brak konsekwencji w podejmowanych decyzjach politycznych jedynie zwiększa wyzwania, z jakimi mierzymy się jako społeczeństwo. Stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi prawdziwych liderów jest kluczowe. Tacy przywódcy powinni być zdolni do inspiracji i budowania jedności narodowej. W przeciwnym razie brak takich wzorców może nasilić kryzys polityczny. Społeczeństwo musi aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu polityki, domagając się rzetelności, przejrzystości i autentyczności działań reprezentantów władzy. Naprawa i odbudowa zaufania do systemu politycznego muszą skupiać się na przejrzystości, uczciwości i profesjonalizmie. Kadra powinna być bez zarzutu, nie budząc żadnych wątpliwości moralnych, społecznych czy etycznych. W kontekście marketingu politycznego istotne jest koncentrowanie się na transparentności i rzetelności działań polityków. Budowanie zaufania społeczeństwa to kluczowy element skutecznej strategii marketingowej. Dzisiejsi politycy coraz częściej korzystają z narzędzi marketingowych, aby przekazywać swoje przesłania i budować pozytywny wizerunek. Jednak skuteczność tych działań zależy nie tylko od umiejętności promocyjnych, ale także od autentyczności i spójności przekazu. Doradca marketingowy, polityka powinien być elastyczny i dostosowywać strategię do zmieniającej się sytuacji politycznej oraz reagować na bieżące wydarzenia. Współpraca z doświadczonym spin-doktorem może istotnie wpłynąć na skuteczność kampanii politycznej.